co on, ona chce mi dzisiaj powiedzieć. Kochani widzowie, dziękuję ślicznie za odwiedziny na moim kanale. Dziękuję również za subskrypcje, komentarze, propozycje tematów, lajki. Proszę o więcej. Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by otrzymywać codzienne nowe filmiki. Dziękuję. Dzisiaj chcę przedstawić Państwu dwie grupy. Grupa pierwsza, biały aniołek, przeźroczysty taki. I grupa druga, fioletowy aniołek anetystowy. Proszę wybrać grupę, pierwsza, druga. I zobaczymy w kartach, co on, ona chce Ci dzisiaj powiedzieć, przekazać telepatycznie, z serca. Ok, czyli grupa druga idzie na bok. Zaczynamy, proszę Państwa, od grupy pierwszej. Karty Lenormand, karta Tarota. Ok, zaczynamy. Zobaczymy, co wylosowałam, jakie karty wylosowałam. Ok. Czyli zaczynam. Właśnie to chce on Ci lub ona dzisiaj powiedzieć. Wiem, że zaszły wielkie straty w naszej relacji. Wiem, że spowodowałem szkody w naszym związku. Są duże szkody, których być może będzie trudno naprawić. Wiem, że straciliśmy dużo pięknych chwil, że straciliśmy kontakt. Nie mamy ze sobą teraz regularnych rozmów i kontaktu. Wiem, że to powoduje duże straty w naszej relacji. Chcę nawiązać z Tobą kontakt. Chcę Ci napisać lub do Ciebie zadzwonić. Ale potrzebuję jeszcze czasu. Coś mnie jeszcze blokuje. Myślę, że dużo obciążeń i balastów ciąży na mojej głowie i w moim sercu. Proszę Cię o cierpliwość, ponieważ potrzebuję jeszcze czasu. Obciążają mnie te szkody, które mamy obecnie w naszym związku. Obciąża mnie ta cisza i ten kryzys, który obecnie jest. Miej cierpliwość. Chcę, byśmy odzyskali, to znaczy odnowili kontakt do siebie. Myślę o tym, ale potrzebuję jeszcze czasu. Chcę, byśmy byli szczęśliwi. Pragnę szczęścia z Tobą. Tak jak na początku, chcę pięknych, radosnych chwil i momentów właśnie z Tobą. Wiem, że musimy dużo spraw wyjaśnić, że dużo spraw jest nieklarownych i niejasnych w naszej relacji. Bardzo chcę, byśmy oczyścili atmosferę tego konfliktu między nami. Chcę, by wszystko się wyjaśniło i żeby było tak, jak kiedyś. Pragnę, by powróciły te szczęśliwe, radosne, piękne chwile w naszym związku. Chcę, byśmy te kłębowisko myśli negatywnych z naszej głowy wyrzucili i potrafili być znowu szczęśliwi i
potrafili mieć znowu lekką komunikację i radosną relację pomiędzy nami. Wiem, że czekają nas rozmowy wyjaśniające nasz konflikt i nasze problemy. Potrzebują jeszcze czasu. Zbieram się w sobie, by do Ciebie napisać lub zadzwonić. Chcę, by szczęście powróciło. Wiem, że byłem nieuczciwy. Być może kłamałem, być może byłem niewierny lub byłem nie fair w stosunku do Ciebie. Chciałbym, by te fałsze, nieuczciwości, niejasności były pomiędzy nami wyjaśnione. Byśmy mogli zbudować coś na uczciwym, solidnym fundamencie. Chciałbym Cię przeprosić za wszystkie fałsze, kłamstwa, które próbowałem w tej relacji grać. Jakieś nieczyste moje gierki lub nieczyste, nieuczciwe, egoistyczne intencje. Chciałbym to z Tobą wyjaśnić i chciałbym, by nie było już takiego fałszu w naszym związku. Chciałbym, byś wybaczyła mi, że nosiłem maskę i nie chciałem pokazać swoich prawdziwych uczuć i prawdziwej, autentycznej swojej twarzy w tym związku. Wiem, że grałem nieuczciwie. To wszystko chciałbym z Tobą osobiście wyjaśnić. Potrzebuję jeszcze czasu. Bądź cierpliwa. Kocham Cię. Chciałbym, by te emocje romantyczne, przepływ naszej pięknej, romantycznej miłości wibrował w nas i powrócił do tej relacji. Chciałbym odczuwać jedność z Tobą i połączenie nas dwóch. Chciałbym, byśmy byli jednością i by te uczucia i emocje przepływały i łączyły nas. Chciałbym pojednania z Tobą. Kocham Cię i pragnę z Tobą pięknej miłości i cudownego, romantycznego związku. Myślę o tym i chcę kochać Cię szczerze i codziennie. Chcę, by wróciły te piękne chwile i by powróciło to uczucie pięknej miłości, która nas pojedna ze sobą. Będziesz wiedziała, kiedy ten odpowiedni czas przyszedł. Zaufaj temu, że wszystko będzie dobrze. Zaufaj Bożej opatrzności i Bożej opiece nad nami. Na pewno przyjdzie ten odpowiedni czas, w którym odważę się zadzwonić i powiedzieć Ci, jak bardzo Cię kocham. Tęsknię, lecz potrzebuję jeszcze czasu. Lecz zaufaj, że przyjdzie ten odpowiedni czas, byśmy znów byli jednością. Dziękuję grupie pierwszej. To było dla tej części widzów, którzy wybrali aniołka białego. I przejdźmy do grupy drugiej.
aniołek fioletowy dla grupy drugiej. Co on, ona chce mi dzisiaj przekazać? Zaczynamy. Chcę kontaktu z Tobą, spotkań, rozmów, pisania z Tobą i chcę, by szybko wyjaśniły się nasze problemy. Chcę, byś szybko dostała moją wiadomość, by być szczęśliwym i by znów wszystko między nami było dobrze. Moja wiadomość do Ciebie jest już w drodze. Zdecydowałem się, by do Ciebie napisać. Moja wiadomość przyjdzie do Ciebie już niebawem. Chcę wszystko naprawić i powrócić do tych chwil, które będą przynosiły nam tylko radość i szczęście. Uwierz, że chcę być z Tobą szczęśliwy. Właśnie to chcę Ci napisać i pragnę, byś dostała niebawem moją wiadomość. Chcę komunikacji z Tobą. Tęsknię i pragnę szybko odnowić z Tobą kontakty. Wiem, że urwało się coś między nami bardzo raptownie, bardzo ostro. Wiem, że pokłóciliśmy się lub nie umieliśmy się dogadać, nie umieliśmy się normalnie porozumieć i urwaliśmy raptownie wszystkie kontakty i spotkania i komunikację. Ale mam presję czasu i chcę szybko wyjaśnić te wszystkie problemy. Jest właśnie najwyższy czas, by odnowić naszą relację, by być szczęśliwym jak dawniej. Nie możemy tracić czasu. Musimy wyjaśnić wszystkie te problemy, nieklarowności w naszym związku, przez które urwaliśmy kontakt. Nie możemy tracić już więcej czasu. Musimy otworzyć nowy rozdział naszego związku. Zacząć od początku i następny rozdział naszej relacji musi być lepszy, piękniejszy. Chcę, by otworzyć jeszcze raz z Tobą nowy rozdział naszej pięknej, romantycznej relacji. Dlatego chcę szybko wyjaśnić nasze problemy i szybką komunikację nawiązać z Tobą znów, by nie tracić już więcej czasu na spory. Kocham Cię. Tęsknię za jednością i romantycznością z Tobą. Tęsknię, by przepływały w nas piękne emocje, które dadzą nam odczuć, że jesteśmy razem jednością. Pragnę tych romantycznych chwil. Pragnę być z Tobą. Tęsknię za tym uczuciem miłości. Chcę mieć motyle w brzuchu i czuć tą miłość w każdy dzień. Wiem, że jestem jeszcze młody, niedoświadczony, popełniam błędy. Wiem, że potrzebuję jeszcze doświadczenia, że potrzebuję uczyć się w związku codziennie na nowo, nie popełniać tych samych błędów. Wiem, że potrzebuję jeszcze Twojej pomocy, rad, jak być lepszym w tym związku.
jak się douczyć, by Tobie było dobrze, by sprostać Twoim wymaganiom. Pragnę się uczyć codziennie czegoś od Ciebie, jak mamy poprawić tą relację i wyjaśnić te nasze problemy. Pomóż mi. Nie mam doświadczenia. Popełniam błędy. Chcę w szybkim tempie napisać do Ciebie i wyjaśnić wszystkie te dylematy, problemy, nieklarowne sprawy. Chcę szybko wyjaśnić wszystko, by być z Tobą szczęśliwy. Chcę szybko się z Tobą skomunikować. Pomóż mi w tej pozytywnej komunikacji, ponieważ nie chcę już tracić czasu, chcę szybko zadziałać. Moja wiadomość jest już w drodze. Chcę szybko odwrócić ten bieg spraw i sprawić, byśmy byli znów szczęśliwi. Powrócić do stanu romantycznej miłości, zakochania. Tęsknię i kocham. Pomóż mi szybciej, szybko wyjaśnić nasze problemy. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Myślę w tej chwili o Tobie. Kocham Cię. Telepatia. Porozumiewam się z Tobą telepatycznie. Próbuję Ci telepatycznie przekazać, jak bardzo tęsknię, jak bardzo Cię kocham. Myślę o Tobie codziennie, pomimo że nie mamy regularnego kontaktu lub nie piszemy ze sobą codziennie i nie widzimy się, ponieważ jesteśmy na etapie kłótni lub sprzeczki. Niemniej jednak telepatycznie próbuję przekazać Ci moje emocje. Telepatycznie próbuję przekazać Ci codziennie, że Ciebie kocham. Myślę o Tobie codziennie. Chcę, byś wiedziała, jak bardzo Cię kocham. Dziękuję grupie drugiej. Dziękuję też wszystkim kochanym widzom za odwiedziny mojego kanału. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze, propozycje tematów. I już wkrótce słyszymy się znów. Do usłyszenia.